Dzień dobry Państwu, Mississauga, 20 dzień września, dzisiaj mamy środę i dzisiaj w wielu miastach Kanady odbywa się protest przeciwko indoktrynacji naszych dzieci ideologią gender, ale nie tylko, protest o prawa rodziców, bo upominamy się o to, żeby szkoła nie nastawiała dzieci przeciwko rodzicom, żeby szkoła nie pracowała przeciwko rodzicom. Zapraszam. Dzisiaj jest dzień roboczy, ja tak nie tłumaczę, myślę, że będzie większa frekwencja, ale no, trzeba zrezygnować z dnia pracy, żeby tutaj przyjść protestować, no i wziąć dziecko ze szkoły. Zresztą taka była też idea tego protestu. They're under pressure to change, and they don't want to, like my daughter. I don't cover, but she does. That's where she's so right. So you have personal experience with that? Yes, she's just under pressure to change her vocabulary, do things that she doesn't agree with, doesn't believe in. Sharing a washroom. Is the school working against the parents, against our values? Is that so? Because they say they have to protect kids. Protect from who? Parents? We protect who? Yeah. Who are we protecting? Yeah. This is so ambiguous. We don't know who we're protecting, who is under threat, who is under attack, what are the numbers? What's the reality? So it's such gray matter that I'd like some clarity on this whole, you know, issue. Do you think that there is a... Hello. Hi. My name is Andrew Kumar. I work for the Gonis, the Polish YouTube channel here in Mississauga, from the Polish community. Nice. And yeah, lots of Polish parents have the same problems and the same opinion. Yeah. So tell me exactly, what are you against? What's going on in schools? Well, in school they always teach you about the LGBTQ and everything like that, and they try to force it on you, and most of the teachers kind of disrespect our religion by saying Muslim people can be gay. So they're saying, teachers are saying things in the classroom like Muslims can be gay without really knowing the religion, without knowing anything about it, making such statements in front of Muslim children. So it's really not their place, right, to make such statements. Right, it's against the parents' will too. Yeah, exactly. So I mean, something needs to be done. There has to be some common ground. Are you feeling that you are alone in this protesting and this protest against what is going on, or you think that there is a silent majority, your friends, your neighbors, who share your views simply? They do share my views, but their children are not in school. Their children have left high school, so there is a silent majority, a huge silent majority. However, there is a lot of common ground between, it's just not Muslims, it's people from all walks of life. I'm Christian. Exactly. And I have friends who are gay. And even they are not for the with the assimilation that's going on in the school right now. Even they are not for it. They're against it too. That there are certain things that should be left out of school, out till a certain age. Exactly. And when children are old enough, then they can learn for themselves. But this is too young. It's too young to, expose them to all this at this point. Today is Wednesday, the working day. Did you take your day off? We did, yes. Oh boy, yeah. Yeah. This is hard, you know. It is. The people who are here, they are really here for me. Yes, she has another 4 years of school, so yes, I'm concerned. Dlaczego pan tutaj jest dzisiaj? Bo jestem rodzicem, przede wszystkim. Mm-hmm. Także dużo, dużo złego się dzieje w tym kraju, dziwnego przede wszystkim, i postanowiliśmy, żeby przyjść i pokazać, że nam się to nie podoba w jakiś sposób. Mimo tego, że to jest dzień roboczy, no wielu z nas pracuje. Zgadza się. Mamy dzień wolny dzisiaj. Córka ma wolne ze szkoły, także postanowiliście państwo... Tak, nie wiedzieliśmy, czy to będzie Toronto, czy Mississauga, ale zdecydowaliśmy do Mississaugi. Czy jest dużo ludzi, którzy myślą tak samo, ale jakoś, nie wiem, boją się mówić w tym kraju coraz częściej? Myślę, że jest dużo ludzi, którzy myślą tak, ale jakoś albo nie mają odwagi, albo nie mają czasu, żeby to pokazać, żeby tu przyjść. Bo, myślę, że jest dużo, tak. Bo muszą pracować, bo obowiązki, pożyczki, oczywiście, bo mortgage, bo tym podobne rzeczy. Co najbardziej się panu nie podoba w tym, co się dzieje w szkołach? Zapytam jeszcze, czy pana dzieci chodzą do szkoły do publicznej czy katolickiej? Katolickiej.
I mimo to w tych szkołach katolickich dalej spotykają się może z tą ideologią gender? Zgadza się, spotykają się może nie w takim stopniu jak w publicznych, ale jednak jest to zauważalne. Mimo to? Mimo to. Mhm. Co powinno się zmienić, Pana zdaniem? Rząd. Rząd powinien się zmienić przede wszystkim. Czy nie sądzi Pan, że szkoły powinny, nie wiem, no bardziej zajmować się kształceniem dzieci niż... Po to są zrobione, oczywiście. Sami wszyscy wiemy, że ten poziom edukacji w Kanadzie jest daleko odbiega od naszego europejskiego czy polskiego. A powinien się skupić na podstawowych rzeczach, no, na nauce dzieci, oczywiście. Nie czuje się Pan też takiej sytuacji, że szkoła jak gdyby nastawia dzieci przeciwko rodzicom, że jest to, że nie idzie to wychowanie ramię w ramię, tylko że jak gdyby szkoła chce w cudzysłowie chronić dzieci przed rodzicami, bo o to chodzi właśnie między innymi tutaj w tym proteście, że się nie mówi rodzicom, co dzieci robią w szkole, jak się zachowują, czy tam jak się identyfikują. Myślę, że jest to taki pomysł, tej całej ideologii jest taki troszkę odseparować właśnie wpływ rodziców na swoje dzieci, co jest no, fundamentalnym jakimś, nie wiem, no nie idzie to w parze. Wszystkie totalitaryzmy tak robił komunizm, tak robiły Niemcy, hitlerowcy. Oczywiście, znamy to nawet z Orwella 1984, to jest, wypisz, wymaluj, Orwell. Powoli, powoli się tutaj zbieramy. Proszę jeszcze mi powiedzieć, dlaczego Pani się zdecydowała? Ja przede wszystkim nie reprezentuję żadnej organizacji polonijnej. Jest jestem tutaj tu prywatnie, jako... prywatnie, tak. Ponieważ nie mogę się pogodzić z tym, co się dzieje. Nie mogę pogodzić się z tym, co się w szkołach dzieje, czego uczą i jak narzucają to, co akurat my, czego my nie akceptujemy. A nasze dzieci, nasza młodzież padła ofiarą i ja to słyszę, ofiarą osób dorosłych, które manipulują nimi. I ja to słyszę od nauczycieli, którym jest ciężko w tej chwili uczyć ze względu na to, że nie chcą przekazywać pewnych informacji. Uczmy tolerancji, ale nie narzucajmy. Nie narzucajmy tego. Uczmy tego, co jest najważniejsze. Skupmy się na tym, że dzieci mają dzisiaj wielkie problemy same z sobą, z tym, co się działo w czasie pandemii, że potrzebują pomocy psychologicznej, a nie narzucanie tego, co akurat nie jest im potrzebne. Tolerancja tolerancją, ale ta tolerancja poszła już za daleko i powinniśmy coś z tym zrobić. Smutne jest to, że ciągle o tym mówimy, ciągle dyskutujemy u siebie, w domach, na zebraniach, ale gdzie jesteśmy, kiedy trzeba przyjść? No właśnie, czy nie sądzi Pani, że dużo ludzi boi się poświęcić swój, nie wiem, czasem czas, bo dzisiaj trzeba było się zwolnić z pracy na przykład, no ale to przecież chodzi o nasze dzieci, to chodzi o rzecz najważniejszą, no dla kogo żyjemy, jak nie no, dla ale, dzieci. No ale to jest jakiś podwójny standard, bo jeżeli buntujemy się przeciwko temu, że na przykład w szkole, w młodszej klasie nie można powiedzieć snowman, no to zróbmy coś. Przyjdźmy tutaj, pokażmy, że nam się to nie podoba. No bo jeżeli my nie ludzi pokażemy, pokazuje klaksonami, ale nie ma ich nas tutaj. Tu jest, prawda? Tak. A gdzie nasi są, którym tak bardzo to wszystko przeszkadza? Jeżeli my nie wyjdziemy i nie będziemy pokazywać, że nam to przeszkadza, to się nie zmieni. No, no tak. Chyba, że tolerujemy to, a... No wie Pani, też mówię, że to jesteśmy mistrzysacy, jest Toronto, jest to bardzo rozproszone. Ja wiem, że w każdym ludzi... mieście w tej chwili tak. jest i pojedyncze osoby, które znam, będą tam, ale powinno nas być więcej. No niestety, ja przeszłam jak na polskim dniu. Dokładnie, jak na polskim dniu. Niekoniecznie musimy się pokazywać, że jesteśmy biało-czerwoni, ale jako rodzice, jako podatnicy powinniśmy pokazać, że nie podoba nam się to, co robią w szkołach i że poszło to za daleko. Uczmy tolerancji, ale z umiarem. Nie narzucajmy niczego. Uczmy Pani... tego, co powinno się uczyć i co jest najważniejsze w życiu, żeby te dzieci miały w przyszłości osiągnęły jakiś sukces. No a nie były manipulowane ideologicznie. To jest dla mnie najważniejsze. Szkoda mi tych dzieci, szkoda mi tego pokolenia. Our message is just to tell everyone that education is just to educate our kids, not to put on other issues that's not acceptable in our society. Are you of Muslim faith, Muslim background, or you just came here because you don't like what's going on? It's not related to any religion. It's just like our opinion, whether we are Muslims or Christian or whatever is the religion. Yeah.
So what's going wrong? What's wrong with schools right nowadays? Like this is the freedom. This country is a freedom. So it's about the freedom. So it's not about to push or to force our kids to learn something that we don't believe in. Do you think they want to indoctrinate our kids? Yes, I think so. What kind of ideology is that? I'm not really sure, but something like that, which is not acceptable. It's not about to. It's not about the like. It's not gonna affect our kids' future positively. So why to teach them something like that? It's like dividing people and. It's kind of dividing people. Yeah. Ja jestem babcią, to jest moja córka. O, rozumiem. To proszę powiedzieć, dlaczego pani to jest? Bronimy dzieci, żeby szkoły nie indoctrinate nasze dzieci, żeby nie wpowiadali, wciskali im kitu. Dzieci są niewystarczająco dorosłe, żeby rozumieć te tematy i to lepiej poczekać z takimi tematami. Nie mamy nic przeciw ani LGBTQ, przeciw gejów, absolutnie, ale w prawidłowym wieku. W prawidłowym wieku. I czy uważa pani, że to jest problem, że przestaje się rodzicom mówić to, czego dzieci się uczą w szkołach, co dzieci robią w szkołach? Absolutnie. Że gdyby odsuwa się rodziców o wychowywanie własnych dzieci? To stare metody kontroli. No tak. Po prostu trzeba jak najwięcej uwiązywać kontakt ze swoimi dziećmi, rozmawiać z nimi, dołączać innych rodziców, żeby też te same tematy poruszali, żeby te dzieci się trzymali razem. Rozumiem. A czy pani to tego doświadczyła na własnym przykładzie? Nie wiem, pani dzieci. Moje dzieci pokazują, co jest na social media, mają podobne zdanie. Dzięki temu tylko to, że są troszeczkę starsi i rozumieją to, co czytają. Ale dzieci, co mają 5-7 lat, nie rozumieją, co czytają i bardzo łatwo ich przekonać. Zgadza się. No, na tym polega wychowanie, że przekonujemy dzieci do czegoś. Tak, ale do dobrego. Właśnie. A chciałem panią zapytać jeszcze, czy dzieci są w szkole publicznej, czy katolickiej? Katolickiej. I w katolickiej szkole pani miała właśnie... Te same problemy. Rozumiem. Czyli nie ma jak gdyby ucieczki? Nie ma. No prywatna szkoła, ale myślę, że kolejne pokolenie następne będzie musiało już rozważać prywatne szkoły. Czy to jest też problem nauczycieli, że... Nie, mam koleżanki, które są nauczyciele i po prostu im jest nakazane, co mają uczyć i jak nie uczą, to wylecą nakazuje. Z pracy. To jest problem tkwi w tych kuratoriach. Tak, to finansowami. Tak? May I ask you, why are you here and what's wrong with our schools? I'm here to support parental rights. What's wrong with our school is that the education that is being taught is not the right education that needs to be taught to our children. And that's why I'm here to support parents. That they are trying to hijack the education and our kids in a way. Absolutely, yes. Mm. Do you have this experience with your own kids? I know what my children need to know, so I teach my own children. When they go in the school system, it's not what what they know to be true. So there's always a conflict. So I'm here to make sure that the right message is sent out to our children. There is a solid majority. Everybody's scared to death they're going to get canceled or lose their job or lose their professional license or even maybe even lose their landing paper because it's that communist here now. And this group of less than 2% has decided that they own this country. They started their first pride parade on Canada Day. Does anybody remember that? The very first pride parade was on Canada Day. And they have replaced the flags on the front of the Prime Minister's office. That's an act of subversion. We have one flag. This one. Yeah. I don't want to see those rainbows anymore. That, each and everyone, most of the Canadians are tolerant. That we are, of course, we're polite and tolerant, and it's enough because now they want to mess with our kids, and they're turning our kids against us. How do you tell a child
first of all, that God put them in the wrong body. And then you're going to tell that child, and your parents are dangerous. And I'm going to save you from both, and you can trust me, but we have to keep secrets. That's a pedophile. Every single teacher in this country who does that is a pedophile. Even if it's a woman, she's a pedophile. She's a pedophile promoter. So to teach a child, God put him in the wrong body, and his parents are not trustworthy, that's an existential crisis. That is a mental health crisis 10 years from now. A whole generation will be wiped out psychologically. What the hell is that? Did you have this experience among your friends, in your family? My daughter, my granddaughter, she at 11 years old, she says on her Instagram, she says, I'm gay. And my son saw it and said, Mom, so I'm not going to say her name. Mom so-and-so, she's got this on Instagram. So I called her. I said, oh, no, I think I might have texted her. No, I called her. And I said, huh, I didn't know you were having sex already. And she said, oh, Grandma, how could you say such a thing to me? I said, well, you just announced that you're gay. How do you know you're gay if you haven't had sex yet? So then I had to talk to her about secondary sexual characteristics because she'd learned all the primary sexual characteristics. She'd learned she'd had choice. She could love anybody she wanted. And I said, do you understand that the hormone levels haven't reached the right level yet? It's going to take till you're 16 or 17 to balance out. And a lot of girls your age fall in love with their best friend because we love them. They're our friends. And we're not really into boys yet. And she didn't understand that. So when I told her about secondary sexual characteristics, she said, oh, they never taught us that. In your opinion, who is to blame? Who is to blame? The WEF, the UN, Trudeau, the ministers of education, and the school. Because teachers, they just have to do as they're told. They are like victims. Like. But I mean, you have the same excuse in Nazi Germany, right? Exactly. Following the orders, following the leader. Yeah. Yeah, we are slowly but surely on a very slick slide into a totalitarian state. Yes, it's communism. It's sexual communism. Sexual-based communism. And you brainwash, just like Hitler did with the youth, you brainwash the youth against their parents, you change their psychology. Plus, he was using crystal meth, right? He had his whole country was under crystal meth. That's how the troops were able to blitz all the way through Belgium into France, because they didn't sleep, because they're all on crystal meth. What happened to the youth? They took over the country. I believe, and we believe we're here, that God created male and female in his image and in his likeness. And we're here to decree that God's word is truth, and we will tell the truth no matter what it costs us. What's going on with the Canadian schools? What's going on? Well, we have even Catholic schools, even the Christian schools, they have the Ministry of Education seemed to be changing the curriculum to say that our kids can choose whatever gender they want to choose. And that is very painful. First, they may have to have surgery, they have a psychological assessment, and all kinds of things that we are not able to give an opinion on. As parents and grandparents, we're not able to give our opinion because the government make those legislation, and if we disobey those legislation, we might end up in jail. But I'm prepared to go to jail for my grandchildren. Amen. Amen. And who is to blame? Who is to blame? Because not the teacher, I think. The Prime Minister of Canada that make those laws, and the individuals that we have elected to represent us vote and agree to those laws. Leave our kids alone! 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 Let's have an excellent day and let our voices be heard. Leave our kids alone!
moich wnuków, żeby szkoła uczyła to, co potrzeba, a nie uczyła ideologii seksualnej. To należy do rodziców. Rodzice też to samo sądzą, czy tylko babcia tak? No, rodzice jest też. Taka bojowa. Rodzice też, ale rodzice muszą pracować. No właśnie, a w tej chwili to powinni uczyć wszystkiego tego, co należy, matematyki, historii, geografii, chemii, różnych ścisłych przedmiotów, a nie o seksie i demoralizować dzieci. Dlaczego? Ja tu jestem we własnym imieniu dla przyszłości pokoleń. Jesteśmy siostrami i bardzo mnie to bulwersuje ta sprawa, co się dzieje w szkołach, w rządzie, w Kanadzie, a w większości całego świata. Kiedy to się zaczęło? Kiedy się zaczęło źle dziać i myśmy nie protestowali wtedy trzeba było? Ja myślę, że od 1984 roku, akurat tu przyjechałam do Kanady, tego się nie widziało, bo wierzyliśmy rządowi. A rząd okłamywał, tak po cichutku wszystko podsuwał, a teraz już wiemy, co jest. Obudziliśmy się dopiero z pandemią i teraz widzimy, co się dzieje. Czy nie sądzi pani, że jest już za późno? Nie. Nigdy nie ma za późno, jak staniemy razem. Zawrócić? Jak staniemy razem, jedną siłą, nigdy nie jest za późno. Bóg jest z nami. Dlaczego pani tutaj jest? Wiadomo dlaczego, nasze dzieci. Co się dzieje? Proszę, na własnym przykładzie pani może powiedzieć? Zna pani moje dzieci, rodziny? Moje dzieci już są wyedukowane i dorosłe. Wnuki też już mam poza szkolnictwem, to znaczy wnuczka studiuje, ale już się zdążyła się wychować jeszcze na normalnym programie. Natomiast to, co się dzieje w tej chwili, to jest przerażające, dlatego że gdzie te dzieci idą? Nie sądzi pani, że to powinno właśnie sprawić, że no tutaj idą ludzie, coraz więcej ich jest, ale że wszyscy tu powinniśmy być dla naszych dzieci? Wszyscy, niezależnie od religii, niezależnie od poglądów, niezależnie od światopoglądu. Wszyscy, bo to jest, dzieci to jest nasza przyszłość. I moim zdaniem jeszcze, gdyby pani to nawet 10 lat temu pod komuś powiedziała, to by się zaśmiał i powiedział, że to jest wariactwo, to co się dzieje. A my jesteśmy tego świadkami, że gdyby... się dzieciom mówi, że są kim innym niż są, że się ich przenieśmy to do seksualizuje w wieku to, lat 6 przenieśmy to do lat 90, gdyby coś takiego się stało, gdyby dziecko powiedziało coś takiego w klasie, rodzice mieliby bardzo duże problemy. A teraz rodzice mają problemy, jeśli tego nie akceptują, a nawet bardzo często o tym nie wiedzą, bo szkoła nie informuje o tym. I to jest kolejny problem, że jak gdyby te nasze prawa są zupełnie nierespektowane. Nierespektowane, mają ochotę, żeby te dzieci wyrosły bez edukacji, bo ta edukacja idzie na dalszy plan. Tylko ta ideologia idzie na plan pierwszy. Te dzieci już naprawdę nie wiedzą, kim są, kim mają być. Nie identyfikują się ze sobą, tylko z kimś wymyślonym. Mhm. To jest przerażające. Pani znajomi sądzą tak samo? Dużo moich znajomych tutaj jest. Dzisiaj jest dzień roboczy, dużo ludzi musiało iść do pracy. Tak. Pani się zdecydowała jednak przyjść tutaj? Ja zdecydowałam się przyjść tutaj, wiedziałam, że będę. Hey guys, how are you? Good. Thank you guys. Why you say hello? I'm from Pakistan. My wife, she's from Iran. What's going on in our school? That's what, you know, like, it's our kids. It should be our choice. What do we want to teach them? What do we don't want to teach them, right? So it's, we don't want, indoctrination. We want education here. And we don't want they mess up with their brains at such a young age, you know? Who is to blame for that? So the government is actually, should keep a balance about that, especially in such a young age, we can't blame teachers for sure. They work for the government, right? So like they should come up with some plans that doesn't create these kind of scenarios. When has it started?
So it's hard to say when it started, but like, you know, it's been for a few years, but now it's picked up, you know, so much. Why is that so? Is it because of the current government? Is it because of the boards? You can say that, yeah. The government is supporting it for sure. Where's the center of this indoctrination? So I think this is now because, you know, they just want, because a lot of teachers in the schools are working, they are basically from the same background, you know, and they just, you know, they want to support them in one way or the other way, and they want to implement on the kids as well. I guess is we don't want to blame any particular, you know, institute in particular, but overall, you know, government should, you know, let the parents make a decision how we want to educate our kids, you know. It's very important. Do you still have hope that we can change it, that there will be there is a hope, because it's just, you know, like, you can see the crowd of people. This is, you know, happening everywhere, every city, Milton, Mississauga, you go to Richmond. And today is a working day. Yeah, today is a working day. People are still coming. I didn't send my kids to school. I didn't go to work. My wife didn't go to work. So we want to support it. We want to make sure how we get heard and people just know what we're talking about, right? It's very important. Dzień dobry. To pani jest nauczycielką? Jestem. Jest pani tutaj? Jestem. Proszę powiedzieć, dzień wolny. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że indoktrynacja dzieci w temacie seksualnym jest niewskazana, nie powinno się tego robić w przypadku młodych ludzi. Pani uczy w systemie katolickim czy publicznym? Katolickim. I mimo to, że to są szkoły katolickie, nadal się indoktrynuje jeszcze dzieci? Jeszcze tego tak bardzo nie widać, ale zaczyna powolutku wkraczać na tereny szkół. Także jest to, zaczyna się być to coraz bardziej przyjazny temat, że tak powiem. Rozumiem. Co jest złego? To znaczy, co trzeba zrobić, żeby to naprawić? I drugie pytanie, gdzie tkwi zło? To znaczy, kto to narzuca? Bo ludzie mówią, no tak, nauczyciele mówią, że to nie oni. Właśnie kuratoria. Gdzie? A kuratoria są przecież wybierane. Kuratoria są wybierane. Wybieramy trustees do boardu, ale idzie to odgórnie i board narzuca to, co szkoły powinny robić. To, co powinno być wdrażane. Na pewno jest to w gestii boardu. Czyli to idzie z kuratorium? To idzie, tak, z kuratorium. Generalnie od rządu, kuratorium, a potem boardu. Czyli gdyby rodzice zwracali większą uwagę na wybory do kuratorium, że, no nie wiem, sprawdzali tych kandydatów, pytali, to może to jest droga, żeby to zmienić? Jest to na pewno droga, ale wybieranie trustee to nie jest taka prosta sprawa. Kandydują różni ludzie i większość rodziców naprawdę nie ma o tym pojęcia. Myślę, że rodzice są za mało zainteresowani tym, co się dzieje w szkole, oprócz tego, jakie dziecko robi postępy, to jeszcze generalnie strukturą szkolnictwa, curriculum, czyli programem, jaki jest. Który jest narzucany. Który jest narzucany, a rodzice nie sprawdzają tego. Że tu też jest duża rola rodziców. Rozumiem. I jak widzimy, że część z tych rodziców się budzi. Pani ma nadzieję, że to się odmieni? Wszystko zależy od postawy nas, dorosłych, teraz, bo to jest przyszłość naszych dzieci, więc... Czy to jest ten moment teraz? Ja myślę, że tak. Tak jak jest... To jest w ogóle historycznie bardzo ważny moment w tej chwili. Nie tylko chodzi o szkolnictwo, ale również o politykę i o sytuację na świecie. Czy ma pan nadzieję na to, że to się odmieni? No, trzeba się modlić. Bóg może pomoże, bo z ich rozumami to będzie ciężko. Pan miał dzieci w szkole? Tak, miałem dzieci w szkole i senior jest teraz na uniwersytecie. To już trochę po swojemu myśli, ale dalej no, po katolicku. A córkę wyciągnęliśmy z normalnej szkoły, jest w prywatnej, katolickiej, typowo katolickiej, gdzie tam nie ma nauczania o jakichś grupach ideologicznych. Pana zdaniem? Tu powinno być więcej ludzi, więcej Polaków. Powinno być, ale... Za bardzo troszczy mi się o materialne rzeczy, ale za mało... Myślę, że jeszcze dojdzie, bo tak mówię, to jeszcze z rana niektórzy mają obowiązki i ten, tak sam, ja sam przyjechałem 20 minut temu, ale po prostu dzisiaj do pracy nie pójdę. Pracujący, wiele ludzi musiało niektórzy, ale ja myślę, że będzie dużo, też może nie tylko Polaków, ale też innej nacji, bo to jest dla wszystkich, to jest po prostu... Chorwatów tutaj. Tak. No ale to widać nawet po tutaj donosi, że są z całego świata.
bo niestety nasz premier zaszedł za skórę już chyba teraz wszystkim. Nie sądzi pan, że my imigranci jakoś to lepiej czujemy, że ci Kanadyjczycy, którzy tu są od pokoleń, lekceważą ten problem, nie widzą. Lekceważyli do tej pory, nawet co były te Freedom Convoy, tam było mało ich. Teraz widzą chyba, że już przebrała się miarka i też muszą się bronić jakoś, co wcześniej nie widzieli tego, że nam zabierał po prostu naszą wolność. Nasz premier, no i teraz mamy inne nacje i cieszę się z tego, że no, teraz wszyscy się powoli łączą. Jakoś. Bo my w końcu po tę wolność tutaj przyjechaliśmy. Tak, przyjechaliśmy po tą wolność, no ale nam zabrano. Bo ja już od 91 roku, wcześniej było inaczej, teraz już jest, wracamy do komuny. Może nawet gorzej niż komun. Leave our kids alone. Leave. Czy pana zdaniem nie powinno was być więcej? Powinien być wszyscy tutaj. Łącznie z tymi, co tu pracują w tym budynku. No bo przecież chodzi o dzieci. To oni też mają dzieci. Po co żyjemy, po co krujemy żyły, po co jeżdżemy w obiedzie i tak dalej. No właśnie, tak nas kolega właśnie mi tłumaczy teraz, nie? To tak nas przychowali, taki system narzucili, że każdy człowiek jest zapatrzony tylko właśnie na to, żeby iść do pracy, zarobić, zapłacić za Mercedesa, którego wziął na spłaty i wszystko inne jak gdzieś. Choćby mu 6 masek kazali założyć, to on pójdzie i będzie wykonywał te polecenia, ponieważ on chce żyć i wszystko inne ma gdzieś. No ale chce żyć, żyjemy dla kogoś przecież, nie dla siebie, to jest pusto. Ale nie wszyscy to już rozumieją, bo nam tak wyprali mózgi, wszyscy, zwłaszcza tym młodym teraz, że oni już nie patrzą na to, nie myślą o tym. Jak pan przejdzie do kościoła, ile ludzi jest w kościele, ile ludzi dzisiaj ma jakieś ambicje, jakąś wiarę w coś. I po prostu tylko, żeby wygodnie leżeć na leżaku. I mieć fajne konto w banku, tak, na wczasie się przejechać. I być cool, trzeba być cool dzisiaj. Nie? No tak, ale przecież to jest puste życie, przecież to człowiek odkrywa po dwóch, trzech, czterech. Pan to rozumie, ja to rozumiem. Ja chciałbym, żeby więcej ludzi to rozumiało. No to mówmy o tym, pracujmy i rozgłaszajmy przynajmniej wobec. Dlatego tu powinni wszyscy być dzisiaj, nie? Mam nadzieję, że w Toronto jest więcej, tak? Miejmy nadzieję, że następnym razem będzie więcej. A czy pan ma nadzieję w ogóle, że się odmienia? Oczywiście, że mamy nadzieję. Gdybyśmy nie mieli nadziei, to byśmy to nie byli. Zresztą ja już panu coś powiem. Diabeł już przegrał, tylko my o tym jeszcze nie wiemy. I my się łudzimy, że coś się dzieje. Nic się nie dzieje. Pan Bóg wygrał tę wojnę. Ja trochę inaczej to wszystko widzę. Ja jestem whistleblower z Ministry of Health. Zrobili ze mnie wariata. Dlatego ja inaczej na to wszystko patrzę. My żyjemy w świecie, tak jak Biblia opisuje, w świecie, który jest opanowany przez szatana. Rządzi szatan. Ja byłem Senior Technical Project Manager, pracowałem na 5 covidowskich projektach. Ja mogę panu powiedzieć, że to wszystko było bajka od początku. Ja myślałem, że może moi przełożeni próbują sprawdzić, czy ja jestem jakiś złamany moralnie człowiek, może mnie testują, więc jak ja mogę przestać wierzyć swojemu mózgowi i nie powiedzieć prawdy, że jak możecie mówić, że jest jakiś COVID, skoro nie ma jednego symptomu na COVID-a, a ludzie inni myślą inaczej ode mnie, nie mieli mojego doświadczenia, nie pracowali z OLIS, Ontario Lab Information System, nie rozumieją, że twój PCR test w poniedziałek był pozytyw, we wtorek był negatyw, w środę był pozytyw, w czwartek był pozytyw, a w piątek był negatyw znowu. Więc to wszystko jest jedna ściema. Mogliby zamiast PCR testów mówić, że jesteś pozytyw na COVID, mówić mężczyznom, że on w ciąży. I po prostu poroniłeś, nie? Ludzie wierzą w zwykły papier, który... Czy pan sądzi, że to wariactwo? Nie, co ja sądzę... Czy to się ludzie są w stanie... Tak, oczywiście, dlatego że Pan Jezus nam obiecał życie wieczne. Więc to, co oni zrobią z naszymi ciałami, czy nam trują wodę fluorem, czy nam trują jedzenie, GMO, untested, even animals get cancer from this shit. Then we learn that they can treat cancers for animals, but they cannot treat cancer for people. Ale czy to nie zaszło za daleko? Czy ludzie, że tutaj, na tym świecie są w stanie przebudzić? It's very simple. We all understand Satan. We don't have to believe in the same things, but we have to walk away from evil. Evil is recognizable even to children. What happens in this country is just
unheard of. What Hitler did was a lesson to Trudeau, not just Trudeau, to all people. And look what they've done. They've done worse than Hitler. Did you hear about Dr. Mengele? Do you know Auschwitz story? Do you know the experiments? Do you know that informed consent is your inalienable right? You have the right from God, you don't have to believe in God. God is like Santa Claus, gives you all the rights. And the governments were supposed to protect those rights. And what they did is they take them away, one little bit at a time. And today we worry about children, tomorrow we'll worry about everything else. It's not that, it's not just children. It's your rights. Government has no right to take your rights. Tak, tak, proszę na wysokie stanowisko, on właśnie badał te testy i tak dalej. Widzisz, że dzisiaj płacą. Wszystkie. To dzisiaj mu płacą pieniądze, tylko nie chcą go zwolnić, bo nie mogą się przyznać do tego, że źle zrobili. Wszystkie dobrego. Wszystkie dobrego. Oczywiście, że powinniśmy tutaj być. Ja się dziwię, że nie przyszli rodzice z dziećmi, że tak mało tych rodziców z dziećmi. Gdzie są nasi... Gdzie są nasi Polacy z dziećmi? Są Polacy, ja widzę, ale nie ma z dziećmi. Nie ma ich z dziećmi. Może się boją. Children, and even though they're adults, my youngest is special needs, and he always feels like they're forcing him to do the pronouns. And I feel like kids should be taught in education, and the sexualization and stuff needs to stop. Parents are the ones that should be teaching their kids about sexuality, not the school. Don't you think that the schools work against parents nowadays? Yes, they do. Yeah. But when my kids, parents, they have different values. Yes. As long as the kids are not being abused at home, then the parents should take care of the kids at home when it comes to morals and religion. So you are on this side, you are not protesting, but you are for the parents. I was over there, but I have to go, so... Dla wnuków tutaj się jest dla kogoś. Tak jest. Jest się dla prawdy. I bardzo mi jest przykro, że Kościół katolicki i nasze parafie nic na ten temat nie mówią, bo są zobowiązani przez liderów, czyli przez arcybiskupa, który w tej chwili tutaj jest... Zobowiązani, żeby nie mówić. Żeby nie mówić. Mówi się o tych ludziach, którzy popierają naukę księdza Natanka, a nie mówi się o tym, co niszczy Kościół katolicki. Jestem prawdą, drogą i życiem wiecznym. To jest to, co powinno być powiedziane. I mam tutaj właśnie żal do wszystkich liderów Kościoła katolickiego i polskiego, czyli proboszczów, że na ten temat milczeli. Why are you here? What's wrong with our school system? Yeah, it's because they are imposing their own things on our children, which is not appropriate for our kids. It's not according to the religion and it's not according to our values. That is not appropriate for our kids. So the schools work against parents nowadays? Yeah, that's the purpose. Like, that's the purpose of this gathering. Do you have hope that we can change it? What should we do? Yeah, they should not impose their own values. Like, they should teach the English and maths to the kids, not to their own values. Like, we still hope that this will change. I hope so. I hope so. Hands off our kids. Hands off. Dla wnuków, dla prawnuków może kiedyś, bo to teraz kształtujemy ich świat. Pytam się o to cały czas, czy jest nadzieja jeszcze, bo ludzie czasem opuszczają ręce, a część ludzi zaczyna się bać. Dopóki człowiek żyje, zawsze jest nadzieja. Hands off our kids!
masz dużo takich ludzi znajomych, co się boją mówić już? Tak, mam takich znajomych, ale robią to ze względu na to, że boją się na przykład stracić pracę w miejscach, gdzie ktoś ma inne zdanie niż oni. Co zrobić, żeby ich przekonać, że teraz jeszcze to jest, że idziemy w złym kierunku i teraz to jest jednak mało kosztowne, niewiele kosztuje pracę i tak dalej. Jeszcze do obozów koncentracyjnych nie zamykają. Jeszcze nie. No właśnie, jeszcze potem nie. Może być trudno. Może być bardzo trudno. To ja myślę, że każdy ze swoim własnym sumieniem powinien postąpić z tym, jak jesteśmy wychowywani, jak my byliśmy wychowywani przez naszych rodziców, czy przez naszych dziadków. Ja jako babcia trójki wnucząt mam moralny obowiązek tutaj być dzisiaj. What's wrong with in schools? I believe that children should be taught about sexuality and other things, and that should be taught by their own parents if they wish to do so. So you're feeling uncomfortable at school? Yeah. We get assemblies almost every day for gay people, how we should take hormones, change how we look, how we act. I saw a woman grow a beard using testosterone. When did it start? It started 2 years ago at least. 3 years ago? Wow. Do you have hope that it can change, that the will change it? Inshallah will change. You think so? And are you her mom? No, I'm her aunt. Oh, okay. Yeah. So what's your opinion about that? Yeah, it's my opinion. School for learning. Nothing like that. Writing, reading, no other than that. We pay a lot for schools. Yeah, and the level of education is very low. So leave the education alone. Let them know how to write, how to read. That's it. No need to know their gender. They know their gender. Leave them alone. That's my opinion. Well, what's going on in schools? Why are you here? Well, I think they're talking subjects that are way beyond their reach. I think parents should teach values to their children. And I think they're imposing ideas that children are not mature enough to apprehend. And I think that should be taught outside of school. And schools are supposed to teach kids how to read and write and calculate. And I think they're failing on that area while imposing other things that are not as important and not. Do you have hope we can change it? Do I have what? Change it. Do you have hope? Do you still have hope? Yes, of course. You think so? Of course. If they stop doing what they're not supposed to do and start doing what they need to do, of course things can change to for better. Is it enough people for you, or this should be a greater or bigger protest? I think people are working. Are you disappointed? I think people are working and they can't, you know, take the day off work to come to protest. But I expect a lot of kids to be out of school today as a sign of parental support for this. A dzisiaj jeszcze pan się zwolnił z pracy, pracuje pan w ogóle, czy... Nie, zajmuję się dziećmi. A, no to super. I to właśnie chodzi o te dzieci. No właśnie chodzi o te dzieci, dlatego tu jesteśmy. Dzieci są w szkole? Tak. Do katolickiej czy do... Katolickiej. I mimo to pani jest tutaj w katolickiej szkole, się źle dzieje? To znaczy w naszej jeszcze nie słyszałam, ale słyszałam, że w innych już się dzieje. O co chodzi generalnie? Co się dzieciom mówi? Że się ich pyta, kim chcą być. No ostatnio słyszałam, że w jednej katolickiej szkoły dostały dzieci formy i w formie było napisane, czy chcą, żeby się do nich zwracać na she or he. So, a to w ogóle nie powinno się dziać w szkołach katolickich, prawda? Dzieci są skonfundowane. Bardzo. Większość dzieci podobno nie odpowiadała na te pytania, ale nie wiem jak było, bo te formy nie zostały wysłane do domu, tylko dzieci w szkołach miały je wypełnić. Te starsze, które już czytają. Także to jest niedopuszczalne w szkole katolickiej. Ma pani nadzieję, że to się zmieni? No, mam nadzieję. Ktoś usłyszy ten protest? Ja mam nadzieję, że ktoś usłyszy, bo przecież jak widać to nie tylko jest szkoła katolicka i nie tylko tu jest większość muzułmanów, tak? Większość. Dużo Polaków nie wie o tym proteście. Bo ja wysyłam do znajomych. Tak, bo ja wysyłam do znajomych i oni po prostu, a gdzie to jest i co to jest? No,
A czy nie sądzi pani, że ludzie za mało się angażują? Bo przecież kuratorzy są wybierani, prawda? Ale oni są za tym. Oni są tacy? Oni są ale każdy może kandydować na kuratorzy. Może my się za mało zajmujemy tym, czym naprawdę powinniśmy się zajmować. Nie zarabianie pieniędzy, tylko troską o własne dzieci. Wie pan, ja myślę, że dużo ludzi ma po prostu pożyczki, są zapożyczeni, niestety muszą pracować, boją się, że stracą pracę i może też dlatego się mniej odzywają. Ja nieraz słyszałam historię, że ktoś próbował coś się odezwać i się do niego mówiło, chce zatrzymać pracę, to się nie odzywaj. I to jest zastraszanie, a ludzie tak jak mówię... Ale tu się dzieje komunizm. Tu się dzieje komunizm. Że uważam, że to jest najbardziej słuszna sprawa, której musimy w tej chwili walczyć. Walczyć nie tylko o wolność własnej tożsamości, ale o przyszłość naszych dzieci, która jest zagrożona. Nie sądzi pani, że dużo ludzi jeszcze sobie tego nie uświadamia, jak bardzo zagrożone są nasze dzieci dzisiaj? Myślę, że tak, bo wiele osób słucha mainstream media, które próbują swoją narrację wprowadzić, jak to wszystko dla wolności, dla dobra jest zorganizowane, ponieważ wszystko jest zrobione dla naszego tak zwanego, w cudzysłowie, dobra. Więc może przyjdzie czas, kiedy każdy otworzy oczy i zobaczy, jaka jest prawda, gdzie jest prawda i wtedy ludzie zaczną walczyć o swoje prawa. Jeden pan się skarżył na stanowisko Kościoła katolickiego, to znaczy taką brak tego stanowiska. Czy nie sądzi pani, że jednak na Kościół katolicki, tak jak tutaj muzułmanie i religijni przywódcy, powinien być bardziej zdecydowany w tej sprawie? Mamy szkołę katolicką i uważam, że Kościół od lat uczy jedną naukę. Nauka Kościoła jest ciągle ta sama i ona jest niezmienna, bo jest to nauka Chrystusa, naszego Pana. Więc jeżeli ludzie słuchają Kościoła, słuchają